Witam Was, moi mili, bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Let's Play Warhammer 40 000 Space Marine. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku dotarliśmy na planetę opanowaną przez orków i musimy tutaj przejąć działa obrony planetarnej, czyli takie wielkie działa, które właśnie niszczą statki międzyplanetarne, takie wielkie. No i właśnie jak widzimy, jesteśmy w rozdziale drugim. Witam Was serdecznie tutaj. No i przechodzimy w sumie do działania. Nie wiem, czy jest sens tutaj opowiadać o tym, co tu się dzieje. Co będę robił. Może, no, chyba że w jakichś przypadkach specjalnych. Come on, come on. Gdzie ty tam uciekasz? Dobra. Aha, mam jeszcze jeden ten. Tutaj byłem. Tu jest, moi mili, pierwsza znajdźka. Gdzie ona jest? Chyba już ją zebrałem, po prostu. Weird. Weirdo. Chodźmy dalej. Tu, moi mili, mamy wreszcie dostęp do... do Voltera. To podnosimy E i jak widzimy, Volter już niestety ma Volter ma po prostu limitowaną amunicję, także niestety już trzeba tutaj uważać, to nie jest jak pistolet, trzeba często przeładowywać. Dobra, podpięknijmy sobie, tam się nic nie dzieje. Space Marines! The humans all alone! Dobra, nie będziemy się z nimi bawić. To jest tak zwana egzekucja, która pozwala nam przywrócić z powrotem życie. Musimy ogłuszyć przeciwnika, na przykład F. A potem potem klawisz E. Domyślnie oczywiście, ja to mówię wszystko domyślnie. Captain, destroy them! Come on! Jak amunicja nam się skończy, to ona automatycznie przeładowuje. Także bardzo się nie trzeba stresować tym, że tu jest już na przykład klawisz. Czy jest tam napisany Grenade! Dobra, idziemy na zabijanie. Tak, jesteśmy. A jeszcze chyba nie. Co to strzela? Grenade! Warns against using jump packs to leap blindly into enemy fire, and for good reason.
Your days as a novice are behind you. Why do you still interpret the Codex so narrowly? I look to its rules for guidance. We all do. But there are also benefits to thinking for yourself. Tutaj jeszcze amunicja jest. Weźmy ją. O, gobliny bardzo szybko się. Eliminuje. Bardzo mało życia. Nie trzeba się nawet starać za dużo. Trzeba pobiec. Naprawdę tu nie można się w tej grze zgubić. Czy są takie pomniejsze odnogi, żeby dojrzeć do dodatkowych zapasów amunicji albo granatów? O, nasi! Uciekniesz mi. Docieramy do wojsk sojuszniczych. My lord, if not for the lieutenant. Where will we find this lieutenant? At the front lines. Follow the trench network to the lieutenant's command bunker. Carry on, guardsman. We rendezvous with Sedonus, then we find this lieutenant. We need updated intel on the gun battery. Through here, my lords. Head out the upper level and continue through the plaza. The bunker is beyond that. Remarkable. Few hundred against a million orcs. What? Go fight on. Get off! My legs. I can't feel my legs. Captain, I'm in position at a broken monument near the guard lines. Save some orcs for you. The orcs have got that gun well defended, no mistake. A typical orc behavior would be to dismantle or destroy the gun. And certainly not use it to keep our forces at bay. There's a strategy behind it. Their leader is no fool. This day is getting interesting. I may have encountered the orc during our jump to the site. Zobaczmy, co tu mamy. Ale właśnie, Chainsaw. If the horde hasn't turned on itself, it's still under control. Jest po prostu. Taką zadymę się je po prostu. Zresztą zobaczcie sobie. Yeah.
Tu warto, myślę, przebiec po prostu to. Tu dotrzemy do... no właśnie. Do skrzynek. Także myślę, że warto to przebiec. Tu moi mini, docieramy. Poli to pierwszego bossa, ale na razie nie zdradzam niczego więcej. Warto uważać. Granaty. Granaty pod klawiszem są tam się, nie? Także tu musimy niestety najmniej bronić naszych ludzi, którzy są z tyłu, tu. Mamy również dostęp do amunicji. No i stąd niestety inwazja naciera moimi. No i teraz mam mini bossów. I wbrew pozorom nie jest to bardzo łatwy bossów. A no właśnie. Ta bossa jest w sposób taki, że trzeba go ogłuszyć i odskoczyć. Albo zginął. No i właśnie, tu jest moje mini to, że jak mówiłem wcześniej, zaraz zobaczymy. No właśnie, jak widzicie, po prostu zaczynam odtąd. Znowu muszę całą przejść, tą zadymę tutaj. Całą zadymę, także ja to przejdę i widzimy się znowu przy bossie. Oto i boss. Damn you! Fuchs! Fuchs, 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 fuchs. Where is your commander, guardian? Oh, oh, the door is sealed. Oh, blisko. nie tak! nie! Why? We thought we were done for. Where is your commander, guardian? Inside, but the door is sealed. I believe they will let us through.
Ale jestem lamą, żeby zginąć pustego granatu, bo pomyliłem przyciski. Dobra, moi mili, myślę, że po tym bossie warto zakończyć. Gdzie tam biegniesz? Tu. Myślę, że warto zakończyć ten odcinek, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Let's Play Warhammer 40 000 Space Marine. Na razie, trzymajcie się, cześć.